Dzisiaj spotykamy się 14 raz, o ile pamiętam. Tu jest lista obecności, proszę bardzo. Sytuacja się tak korzystnie zmienia, że na początku semestru trzeba było donosić krzesełka z zewnątrz, a teraz się wszyscy tu elegancko mieszczą. Jeszcze parę miejsc wolnych zostało. No ale to jest zjawisko typowe. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj omawiamy nowe zagadnienie i dwa hasła tutaj można wyczytać z tytułu tego wykładu. Pierwsze hasło to wartości szczególne macierzy. Po angielsku singular values, SV. Litera D, SVD, oznacza singular value decomposition, czyli rozkład za pomocą wartości szczególnych. To jest pierwsze hasło. I drugie hasło, macierze pseudoodwrotne. No to zabierajmy się do pracy. Plan wykładu jest taki, że na początku, jak zwykle, przypominamy sobie pewne fundamentalne zagadnienia, przekształcanie wektora przez macierz. Ale za chwilę zajmiemy się czymś nowym, a mianowicie przekształceniem nie pojedynczego wektora przez macierz, tylko całego zestawu wektorów, co więcej, wektorów ortogonalnych, co więcej, ortonormalnych, i będziemy zainteresowani tym, żeby wynik to był też zestaw wektorów ortogonalnych. I to nas doprowadzi do tej, że właśnie dekompozycji za pomocą wartości szczególnych, po angielsku SVD, Singular Value Decomposition. Tym zagadnieniem będziemy się zajmować przez dłuższą część wykładu i dopiero na samym końcu dwa ostatnie punkty będą poświęcone macierzom pseudoodwrotnym. Przypominam taki podstawowy rysunek naszego cyklu wykładów. Cztery przestrzenie, czy cztery podprzestrzenie macierzy. Dwie z nich razem tworzą przestrzeń n-wymiarową, wejściową, to jest przestrzeń wierszowa i przestrzeń zerowa. Dwie pozostałe tworzą m-wymiarową przestrzeń wyjściową macierzy, to jest przestrzeń kolumnowa i lewa przestrzeń zerowa. Ten rysunek trzeba mieć zawsze w pamięci i co więcej, trzeba wyobrażać sobie, że nie jest to tak, jakby być może ten rysunek sugerował, że wektor wejściowy x może się znaleźć w obrębie tego prostokącika albo w obrębie tego prostokącika, czyli jest albo w przestrzeni wierszowej, albo w przestrzeni zerowej. Tak nie jest. A jak jest, kto powie? Jak jest naprawdę? Trzeba zawsze pamiętać o tych uwagach, które tutaj są zapisane. A mianowicie nie należy sobie wyobrażać, że wektor x może leżeć w jednej lub w drugiej przestrzeni, bo w istocie dla każdego z wektorów, który na przykład leży w przestrzeni zerowej, istnieje przesunięta przestrzeń wierszowa. Ja nie powinienem mówić przestrzeń wierszowa już, przesunięta warstwa, która jest przesuniętą przestrzenią wierszową, już właściwie nie jest przestrzenią, jest takim czymś, co nazwaliśmy flat, taką równiną, bo nie przechodzi przez początek układów współrzędnych. I dopiero zestawienie tych wszystkich warstw stanowi tę przestrzeń R do N tej. Bo suma mnogościowa dwóch przestrzeni nie jest przestrzenią. Czyli jeżeli na przykład przestrzenią wierszową jest płaszczyzna, przestrzenią zerową jest prosta, bezwzględnie ortogonalna do tej płaszczyzny, te dwie przestrzenie są do siebie ortogonalne, przestrzeń wierszowa i przestrzeń zerowa są ortogonalne, czyli płaszczyzna i ortogonalna do niej prosta, to cała przestrzeń R do N tej to nie jest tylko ta płaszczyzna i ta prosta, tylko cała trójwymiarowa przestrzeń. Czyli dla każdego punktu tej prostej mam warstwę przypominającą mi tę
przestrzeń wierszową i zestawienie wszystkich tych warstw jest przestrzenią. Albo odwrotnie mogę powiedzieć, że dla każdego punktu tej przestrzeni wierszowej istnieje równoległa prosta do prostej, która jest przestrzenią zerową i zestawienie wszystkich tych prostych to jest dopiero cała przestrzeń. Czyli cała trójwymiarowa przestrzeń to jest przestrzeń R do N tej. I na ten rysunek trzeba bardzo uważnie patrzeć, żeby czasem nie interpretować go błędnie. Dobrze, to po tej ogólnej uwadze przechodzimy do tego, w jaki sposób macierz przekształca wektor. Na wejściu jest wektor x, który leży w przestrzeni wejściowej. Na wyjściu jest wektor a razy x, który leży w przestrzeni kolumnowej. Jeżeli ten wektor x leży w przestrzeni wierszowej, to tylko wówczas, kiedy równa się 0, to a razy x równa się 0. Inaczej mamy niezerową wartość wektora a razy x. I to dla nas było interesujące, bo szukaliśmy takich sytuacji, kiedy x i a razy x leżały na jednej prostej, były jedynie przeskalowanymi wektorami. Szukaliśmy mianowicie takich sytuacji, jak badaliśmy wektory własne macierzy i badaliśmy jej wartości własne. Na dzisiejszym wykładzie chcemy innym zagadnieniem się zająć. Mianowicie chcemy rozważyć cały zestaw wektorów wejściowych x, y i tak dalej, które po przekształceniu przez macierz, jeżeli one w przestrzeni wejściowej są ortogonalne, a nawet znormalizowane do jedynki, czyli ortonormalne, to żeby po przekształceniu przez macierz tworzyły zestaw wektorów a razy x, a razy y i tak dalej, które są ortogonalne, żeby ta właściwość leżenia pod kątem prostym do siebie nie została utracona. W najprostszym wypadku to są dwa wektory. Jeżeli macierz jest 2 na 2 na przykład i taki przypadek możemy rozważyć w MATLABie, bo mamy do tego odpowiednie narzędzie i ten show, który się nazywa Ike Show, można wykorzystać w tym celu. Za chwilę to zrobimy, ale najpierw zastanówmy się, gdzie powinny leżeć wektory x, y, z i tak dalej. Gdzie one powinny leżeć, jak Państwo sądzą? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Czy mogą leżeć w przestrzeni zerowej? Nie byłoby to specjalnie interesujące, bo wszystkie przekształciłyby się w zero. Co prawda wektory zerowe są do siebie ortogonalne, czyli wektor zerowy jest ortogonalny do każdego innego wektora, ale to jest mało interesujący przypadek. Nas by interesował przypadek, kiedy by te przekształcone wektory a razy x, a razy y i tak dalej leżały efektywnie w przestrzeni kolumnowej, nie były zerami, nie były zerowymi wektorami, nie były wektorami zerowymi i w związku z tym musimy się ograniczyć do przestrzeni wierszowej. Owszem, można byłoby pracować w jakiejś innej warstwie tej przestrzeni wierszowej, tylko że wówczas, jeżeli chcielibyśmy zachować tę właściwość, że zestaw wektorów ortogonalnych przekształca się w zestaw wektorów ortogonalnych, no to już dwa wektory ortogonalne w przestrzeni wierszowej by się przekształciły w dwa wektory ortogonalne w przestrzeni kolumnowej. Jak ja bym wyszedł z przestrzeni wierszowej, to miałbym dodatkowe wektory jeszcze do dyspozycji ortogonalnej. Wtedy nadmiar wektorów ortogonalnych z przestrzeni wejściowej przekształcałby się w mniejszą liczbę wektorów ortogonalnych w przestrzeni kolumnowej i to też nie jest interesujący przypadek. Czyli najbardziej interesujący jest taki, że wektory wejściowe leżą w przestrzeni wierszowej, a wektory wyjściowe oczywiście muszą leżeć w przestrzeni kolumnowej. To jest ten przypadek, który chcemy rozważać. Czyli mamy pewien zestaw wektorów w przestrzeni wierszowej i zestaw ich obrazów w przestrzeni kolumnowej.
I teraz czas jest na to, żeby przejść w MATLABie do tej prezentacji iXShow. Ja tutaj pozwoliłem sobie już otworzyć okno z MATLABa, okno MATLABa i wypisać iXShow. W związku z tym otworzyło mi się inne okno, to tutaj. I teraz jeszcze wybieramy między problemem eigenvalues, czyli wartości własnych. Ten jest w tej chwili wybrany, bo on jest domyślnie wybrany, lub problem SVD. Problem SVD będzie się różnił od problemu wartości własnych tym, że w przypadku wartości własnych jest jeden wektor x o długości jednostkowej i jeden wektor a razy x. Natomiast jak włączę tutaj opcję SVD, to pojawią się dwa wektory zielone, x i y. One są pod kątem prostym ułożone, czyli tworzą zestaw ortogonalnych wektorów. Co więcej, mają długości jednostkowe, czyli są ortonormalne, no a ich obrazy a razy x i a razy y widzimy, że nie są ortogonalne. No to zacznijmy zmieniać tę parę wektorów x i y i zmieniają się wtedy a razy x i a razy y. I co się dzieje, jeżeli dochodzimy do sytuacji takiej, jak tutaj w tej chwili mniej więcej ja doszedłem, to wektor a razy x jest najdłuższy z możliwych, a wektor a razy y jest najkrótszy z możliwych i wtedy nagle pojawia się między nimi kąt prosty. Czyli kąt prosty jest zachowany cały czas między wektorami x i y, a pojawia się kąt prosty między wektorami a razy x i a razy y i to jest właśnie sytuacja, której szukamy. Jeżeli zaczniemy dalej obracać tymi wektorami, to ten kąt utracimy prosty, ale on się pojawia i znowu, jeżeli tym razem a razy y jest najdłuższe z możliwych, a razy x jest najkrótsze z możliwych, czyli w tym miejscu mniej więcej, i tak się ta sytuacja będzie powtarzała. To tyle, jeśli chodzi o iXShow do celów SVD. Czyli to jest ten przypadek interesujący nas, pierwszy, na który żeśmy natrafili i ogólnie wektory x i y poruszają się po okręgu, a a razy x i a razy y po tej elipsie, którą tworzy nasza macierz. Oczywiście to jest przypadek drugiego stopnia. Przestrzeń wejściowa jest dwuwymiarowa i przestrzeń wyjściowa jest dwuwymiarowa i dlatego to można wszystko narysować na płaszczyźnie. No a my będziemy w ogólności rozważali wielowymiarowy przypadek. Macierz, w ogólności nasza macierz A będzie macierzą o m wierszach i n kolumnach, czyli o wymiarze m na n. Jak zauważyliśmy, najciekawszą sytuacją była taka, kiedy mieliśmy do czynienia z maksymalnym wzmocnieniem macierzy i z minimalnym wzmocnieniem macierzy. Mag od magnitude, max i min wiadomo. Czyli to maksymalne wzmocnienie macierzy to jest długość wektora a razy x podzielona przez długość wektora x, przy czym jeśli długość tego wektora x jest równa 1, czyli to jest wektor jednostkowy, to nie musimy dzielić i po prostu wystarczy, że to maksimum a razy x rozważymy. Podobnie jest z minimum wzmocnienia. Te dwa przypadki są dla nas najbardziej interesujące w tej chwili. Maksymalne wzmocnienie macierzy i minimalne wzmocnienie macierzy. W przypadku, kiedy macierz produkuje wektory w przestrzeni wielowymiarowej, to oczywiście jest maksymalne wzmocnienie i minimalne wzmocnienie i są jakieś pośrednie wzmocnienia, które też jeszcze musimy rozważać. Ale one w pewnych przekrojach, na pewnych podprzestrzeniach zawsze tworzą parę maksymalnego i minimalnego wzmocnienia. Jeżeli teraz tu zdefiniujemy dwa wektory jednostkowe, U1 i U2, które są ortonormalną parą wektorów, to ten wektor, który obrazuje maksymalne wzmocnienie macierzy, to jest jakaś wartość, nazwaliśmy ją sigma 1 razy wektor U1, natomiast ten drugi wektor, który obrazuje minimalne wzmocnienie, jak widać, on jest nawet krótszy niż wektor U. To jest ten wektor, a wektor U wystaje poza tę elipsę. To jest
inna wartość, tym razem mniejsza od jedynki, ale większa od zera, razy wektor U2. I obie te wartości, sigma 1 i sigma 2, nazywamy wartościami szczególnymi naszej macierzy. To są właśnie te szczególne wartości naszej macierzy. Sigma 1 i sigma 2. I oczywiście interesuje nas teraz sytuacja, jakim dwóm wektorom wejściowym V1 i V2, jakiej parze wektorów ortonormalnych wejściowych odpowiada ta para U1 i U2 wektorów ortonormalnych wyjściowych, do których są przypisane te dwie wartości szczególne sigma 1 i sigma 2. Jak widać, jedna jest większa od jedynki, druga mniejsza od jedynki, ale obie są większe od zera. A to, że mniejsza od jedynki, nie ma znaczenia, czy większa od jedynki. Ważne jest, że te wartości szczególne są większe od zera. Staramy się rozważać tylko takie, które są większe od zera. Oczywiście można by zdefiniować mniejsze od zera, ale nie chcemy tego. Znowu się ograniczamy do wartości większych od zera. I jak się nad tym zastanowić, to po prostu wektory V1 i V2 są ortonormalną bazą przestrzeni wierszowej, a wektory U1 i U2 są ortonormalną bazą przestrzeni kolumnowej naszej macierzy. Czyli sytuacja jest taka jak na tym rysunku. Nie działamy w tych dwóch przestrzeniach zerowej i lewej zerowej, działamy w przestrzeni wierszowej, działamy w przestrzeni kolumnowej. No, trzeba sobie wyobrazić, że te wektory jakoś tutaj leżą pod kątem, bo one na tym rysunku, bo one mają być prostopadłe do siebie, no, a ponieważ te przestrzenie są tak no, narysowane jako prostokąciki, no to trudno w nich narysować coś pod kątem prostym. Tu trzeba się wykazać taką, że tak powiem, elastycznością interpretacji tej grafiki. Chodzi o to, że i V1, i V2, i U1, i U2 są ortogonalne i jeszcze w dodatku znormalizowane do jedynki. No i teraz z tych dwóch wektorów po stronie wejściowej mogę utworzyć macierz, jeżeli ustawię je w kolumny, i to samo z wektorami po stronie wyjściowej. Mogę ustawić w macierz. To są macierze o ortogonalnych kolumnach. Nawet powiedziałbym ortonormalnych kolumnach. I mają szansę być ortogonalne, jeżeli są kwadratowe. Czy w naszym przypadku to są macierze ortogonalne? Może pan nam powie? Tak? Może że pan zechce odpowiedzieć, tak? Czy to są macierze ortogonalne? Tu kolega z tyłu za panem panu pomógł. Tak, w tym wypadku są ortogonalne, bo są właśnie kwadratowe. Mają dwa elementy i są dwa wektory, czyli tworzą macierze kwadratowe, ale w ogólności nie muszą to być macierze ortogonalne, chociaż mają ortonormalne kolumny. I jak pan będzie miał możliwość, niech pan sobie obejrzy taki film Billy Wildera, Słodka Irma, to jeżeli to jest pana przypadek, pracę po nocach dla pewnej kobiety i potem pan w dzień śpi, to niech pan z tym najlepiej skończy. Im wcześniej, tym lepiej. Czyli tworzymy te dwie macierze. Jedną to już znamy, jeżeli znamy te położenia max, mag i min mag, czyli U znamy i V musimy jakoś wyznaczyć. I teraz pytanie jest jak? Otóż najpierw się zajmijmy tą macierzą U. Z czego ona powstaje? Możemy założyć, że jest efektem przekształcenia dwóch wektorów, które są też ortogonalne, mają te same długości, co te wektory wypadkowe. Co więcej jeszcze, chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy dwie wartości szczególne, to zawsze numer jeden ma wartość większa, a numer dwa ma wartość mniejsza. Staramy się układać te wartości szczególne w porządku malejącym. To nie jest przypadek, że sigma 1 jest większe niż sigma 2 na marginesie. Także zawsze tutaj to, co dotyczy tej pierwszej wartości szczególnej, będzie dłuższe, a co najmniej tak samo długie, jak to, które dotyczy drugiej wartości, czy kolejnej wartości szczególnej.
No więc macierz U, jak widać, to jest macierz ortogonalna. Ona może dokonywać jakich operacji? Macierz ortogonalna. Może pan zechce powiedzieć, jakich operacji może macierz ortogonalna dokonywać? Są takie dwie możliwości, więcej nie ma. Obrotu i odbicia w lustrze. To są albo rotatory, przypisane nazwisko do rotatora Givens, rotatory Givensa, albo reflektory, czyli te, które odbijają, householdera. Jak Państwo sądzą, z czego najłatwiej złożyć tutaj macierz U w tym przypadku tego rysunku? Czyli jeżeli byśmy obrócili tak, żeby chociaż ten czerwony się zgadzał na przykład, to się okaże, że zielony jest po drugiej stronie i trzeba to jeszcze odwrócić w lustrze względem tej osi. Czyli i rotator, i reflektor, tak? Jedno i drugie. Jedną i drugą operację byśmy to na przykład potrzebowali. Istnieje taka możliwość. Czyli, ale z czego powstają te wektory na osiach? Zapewne też powstają z jakiejś macierzy i tak sobie wyobrazimy, że one powstają z macierzy, która jest jednostkową macierzą, zawiera dwa wektory jednostkowe, 1, 0 i 0, 1 z macierzy jednostkowej. To jest ten wektor zielony, wektor czerwony E1 i wektor zielony E2. Te wektory są pomnożone przez wartości szczególne, odpowiednio sigma 1 i sigma 2. Powstaje ta macierz, i ta z kolei przez macierz U jest przekształcona i powstaje ta macierz. W jaki sposób od tej macierzy dojść do tej macierzy? W jaki sposób można dojść? Może pani powie? A kto wie? Musimy pomnożyć przez siebie dwie macierze. Macierz sigma i macierz U. Ale co najpierw? Najpierw, czy musimy obliczyć iloczyn sigma razy U, czy U razy sigma? Kto wie? Nie. Nie. Najpierw musimy podziałać macierzą sigma. Czyli obliczyć. Najpierw musimy obliczyć, jak zmienia się nasza macierz jednostkowa, ta macierz I, pod wpływem macierzy sigma, bo wyliczamy tę macierz. A następnie musimy ten wynik pomnożyć przez macierz U. Następnie ten wynik mnożymy przez macierz U. Tylko że wiemy, że mnożenie macierzy jest łączne i te nawiasy są niepotrzebne. I możemy po prostu je pominąć, albo możemy je wpisać w innym miejscu. I to jest chyba pierwszy wykład z algebry. Albo może to jest nawet szkoła średnia, czy jakieś liceum, czy coś w tym rodzaju, nie wiem. Za moich czasów to była szkoła średnia. A teraz to nie wiem, co to jest. W każdym razie to jest iloczyn U razy sigma. U razy sigma. Te operatory działają po kolei na siebie. Najpierw jeden, potem drugi. I nie można tej kolejności zamienić. No to dobrze, to tak sobie poradziliśmy z macierzą U. A teraz mamy do dyspozycji tę macierz jednostkową. I w jaki sposób uzyskamy macierz, te wektory, o które nam chodzi? Wektory V1 i V2, które tutaj leżą w przestrzeni wierszowej. Czyli co musimy zrobić? Nic nie potrzeba, dlatego że te wektory są ortonormalne i tu mamy dwa wektory ortonormalne. Musimy po prostu, jeżeli chcemy wyprodukować macierz V, bo to jest nasz cel, to po prostu przez tę macierz V mnożymy
macierz jednostkową i mamy to, o co chodzi. Czyli od tej pary tych wektorów, które tworzą macierz jednostkową, poprzez tą szukaną macierz V dochodzimy do naszych wektorów V1 i V2. I teraz proszę zauważyć, że od tej macierzy jednostkowej mogę przejść tą drogą dolną i dojść do wyniku lub przejść drogą najpierw przez macierz V, a potem A, czyli co muszę zrobić? Muszę to teraz pomnożyć przez A. A to jest to samo, jakbym po prostu A razy V pomnożył przez macierz jednostkową. I oba te wyniki to jest jedno i to samo. Czyli doszliśmy do wniosku, że A razy V równa się U razy sigma. I to jest na tyle ważne, że to zasługuje na to, żeby to wziąć w ramkę. A ponieważ ja tam używam potem koloru niebieskiego, to może nawet w niebieską ramkę. Bo macierz jednostkowa nam jest niepotrzebna, ona po obu stronach zniknie, tej równości. Czyli doszliśmy do wniosku, że A razy V równa się U razy sigma. I to jest jeszcze taki obrazek z wykładu o rok starszych studentów, gdzie występuje już więcej tych wartości szczególnych. Od 1 do R. Dlaczego akurat do R? Bo R jest rzędem macierzy, tak? I jest wymiarem przestrzeni wierszowej i wymiarem przestrzeni kolumnowej. To jest już maksymalna liczba ortogonalnych wektorów w jednej i drugiej przestrzeni, które mogę wziąć pod uwagę. I dochodzimy do takiej równości, że A razy zestaw wektorów ortonormalnych w przestrzeni wierszowej równa się zestaw wektorów ortonormalnych w przestrzeni kolumnowej razy macierz diagonalna, w której na głównej przekątnej są wartości szczególne naszej macierzy. To jest ta macierz sigma z wartościami szczególnymi. Tutaj kolega już wprowadził nazwę wektory własne, ale to nie była prawidłowa nazwa, to nie są wektory własne. Zwracałem na to na początku wykładu uwagę, że nie rozpatrujemy dzisiaj problemu wektorów własnych. Nazywamy je wektorami szczególnymi i odpowiednio te, które są tu po lewej stronie, V1, V2, VR, prawymi wektorami własnymi, a te, które są po prawej stronie, U1, U2 i tak dalej, UR, lewymi wektorami własnymi. Może się wydawać, że to taka złośliwość jest matematyków, że to, co jest po lewej stronie, to nazwali prawymi, a to, co po prawej, lewymi, ale za chwilę się okaże, że pewien głębszy sens w tym jednak jest. Ale to za moment. W każdym razie mamy rzeczywiście wektory szczególne, prawe i lewe. I dochodzimy do takiej postaci, którą nazywamy fachowo zredukowaną postacią rozkładu macierzy za pomocą wartości szczególnych. To jest właśnie ta postać, gdzie tutaj mamy po tej stronie macierz o wymiarach A razy M, o wymiarach M na N, naszą macierz. Tutaj mamy macierz tych prawych wektorów szczególnych, która ma rozmiar N na R. Następnie mamy macierz lewych wektorów szczególnych, która ma rozmiar M na R i wreszcie macierz diagonalną, kwadratową, która ma rozmiar R na R wartości szczególnych. Czyli sytuacja jest taka, jak na tym rysunku, który mam zamiar narysować, że mamy tutaj na przykład macierz A o rozmiarze M na N. Ta macierz jest mnożona przez macierz V
powiedzmy o rozmiarze. Tutaj jest N, tak? Gdzie to wpisać? Może tu? Na R. To się da pomnożyć, bo musi być tyle wierszy w drugiej macierzy, ile w pierwszej kolumn. To daje nam w wyniku macierz M na R, czyli tu muszę znowu zrobić taki odcinek M, ale za to na R. M na R. To jest nasza macierz U. I zostaje jeszcze ta macierz diagonalna. R na R. Tylko diagonalna macierz sigma. To jest nasz rozkład, który tutaj otrzymaliśmy i jeszcze raz jest w skrócie zapisany. Rozkład zredukowany. Skoro on jest zredukowany, to zamiast pisać te wymiary, po prostu napiszemy przy tych macierzach indeks R. To jest macierz zredukowana, tu jest macierz zredukowana i tu jest macierz zredukowana. Wszystkie macierze są zredukowane. Macierze WR i UR to macierze o ortogonalnych, ortonormalnych nawet kolumnach. Ortonormalnych kolumnach i wiemy z jednego z pierwszych wykładów z algebry, że taki iloczyn U razy R transponowane razy UR, czy W, nie razy R, UR z indeksem R transponowane razy UR, czy W z indeksem R transponowane razy WR, to są macierze jednostkowe. Natomiast odwrotne iloczyny nie są macierzami jednostkowymi. Może by przydało się zrobić przykład w MATLABie, pokazać, że tak rzeczywiście jest. Na jednym z wykładów początkowych to robiliśmy. Tutaj no niestety czas nam nie pozwala na takie zabawy z MATLABem i w związku z tym musimy przyjąć, że tak jest. Ale mimo iż wektor WR razy WR transponowane niekoniecznie jest macierzą jednostkową, to jednak jeżeli ja pomnożę prawostronnie macierz A przez taką macierz, to otrzymuję z powrotem A. Taki cud. I w związku z tym, jak tego tu dokonam, czyli tu pomnożę przez macierz WR transponowaną, to pojawi mi się ta macierz po prawej stronie i A równa się UR sigma R razy WR transponowane. To właśnie już ta postać tego wzoru, to już jest właśnie tak zwane SVD, Singular Value Decomposition, w postaci zredukowanej. Czyli w takiej postaci, gdzie tu w środku jest macierz kwadratowa złożona z istotnych tylko wartości szczególnych, czyli tych, które są różne od zera i które tutaj malejące żeśmy uporządkowali. I co więcej, jak dokonamy tych wszystkich mnożeń, to się okaże, że pojawiają się takie iloczyny, które musimy posumować. Każdy z tych iloczynów można zapisać jako najpierw sigma, można zapisać jako liczba, sigma 1 razy wektor transponowany. Co to jest za twór, wektor razy wektor transponowany? Nie, iloczyn skalarny to jest odwrotny iloczyn. W transponowane razy wektor, to jest iloczyn skalarny. A to jest macierz. To jest macierz, która ma jaką własność? Która jest macierzą rzędu pierwszego. To wszystko są macierze rzędu pierwszego. Czyli tak naprawdę macierz A, która jest R tego rzędu, rozłożyliśmy na sumę macierzy rzędu pierwszego. Taki rozkład macierzy nazywa się czasem rozkładem spektralnym. Myśmy po prostu potrafili rozłożyć na takie proste składniki tę naszą macierz, na bardzo proste składniki. Każdy z nich jest rzędu pierwszego. Myśmy już z takim rozkładem mieli do czynienia. Jak rozkładaliśmy, jakie macierze? Diagonalizowalne na wartości własne. Wtedy tutaj
po obu stronach był ten sam wektor. I ta macierz, wektor razy wektor transponowany, to była jaka macierz wtedy? Rzutująca. I nazwaliśmy te wektory kierunkami, jak może pan powie w białym tutaj, w białej koszulce, jak je nazwaliśmy? Na tym jednym z poprzednich wykładów. Głównymi. Że wektorami, które wyznaczają główne kierunki macierzy. Wektory własne macierzy, która jest diagonalizowalna, to są kierunki główne macierzy. Tutaj jest sytuacja gorsza, bo tu nie mamy tego samego wektora po obu stronach, to mamy dwa różne wektory. Nie mamy już macierzy rzutujących. To nie jest rzutowanie na kierunki główne. To jest ogólniejszy przypadek niż rzutowanie na kierunki główne. Takie rzutowanie na kierunki główne było możliwe dla macierzy kwadratowych, w dodatku diagonalizowalnych, czyli takich niebrzydkich macierzy. Natomiast to jest możliwe dla wszystkich macierzy, nawet nie kwadratowych, wszelakich, prostokątnych. Taki rozkład jest całkiem ogólny. Tu nic żeśmy o macierzy nie zakładali, czy jest ładna, czy brzydka, czy piękna, czy ohydna. Każdą się da w ten sposób rozłożyć. Możemy na tę macierz spojrzeć jak na piksele jakiegoś obrazu. Ta macierz to może być tablica pikseli. Na przykład to, co wychodzi z matrycy takich aparatów fotograficznych, które są i aparatem, i kamerą naraz. Oczywiście pomijamy tutaj to, że tam mamy składowe RGB. Weźmy jedną składową, R, czy G, czy B. To będzie taka macierz. I każdy obrazek mogę rozłożyć na sumę takich prostych obrazków, które są opisane za pomocą dwóch wektorów, czyli za pomocą składników pierwszego rzędu. Czy to mi coś daje, czy nie? Intuicja inżynierska. Słucham? Właśnie, właśnie. Pan powinien jako inżynier zrobić karierę, bo pan czuje, gdzie leżą ukryte pieniądze. To jest problem za, że tak powiem, miliardy dolarów. Jak to najlepiej zrobić? W każdym razie tak, żeby człowiek nie poczuł, że widzi gorszy obrazek, ale żeby mu nie dać wszystkich tych składowych do dyspozycji. Tylko najważniejsze. A one są uszeregowane właśnie według ważności, bo są uszeregowane według malejących wartości własnych. Może wystarczy komuś sprzedać tylko pierwszy składnik, może pierwszy, drugi, trzeci. Może pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Taki obrazek to jest obrazek kilkuset na kilkaset pikseli, a może tysięcy nawet, pikseli na tysięcy. I żeby go przesłać, to trzeba przesłać tysiące razy tysiące liczb. A tu może wystarczy parę wektorów tylko przesłać, parę wartości szczególnych i ten ktoś nie zauważy, że ten obrazek jest gorszy niż oryginał. To jest wielki interes. Interes z dziedziny tak zwanej kompresji danych, z kompresji danych i jeden z pomysłów, które można by wykorzystać, co prawda w dzisiejszych czasach żyjemy już takich, że takie algorytmy już wielkie głowy opracowywały, które są na przykład zaszyte w standardach JPEG, czy MPEG, czy JPEG 2000. To są rozmaite pomysły. Akurat w tych standardach nie ma SVD, to są inne operacje, ale jest SVD się też tu nadaje. Do różnych celów związanych z kompresją danych SVD się bardzo dobrze nadaje. Czyli mamy takie składniki bardzo proste, bo pierwszego rzędu, które są uszeregowane w kolejności coraz mniejszego ich znaczenia do reprezentowania macierzy A. Tak. A teraz ogólna postać SVD. Otóż teraz chcemy uzupełnić te macierze W i macierze U, wykorzystując odpowiednio przestrzeń jaką? Zerową w przypadku macierzy W i lewą przestrzeń zerową w przypadku macierzy U, tak żeby powstały macierze kwadratowe. Powstają w związku z tym macierze ortogonalne, kwadratowe tutaj już w tej chwili, macierz
ta, która tutaj pojawia się, przestaje być kwadratowa. Składa się jedynie z górnego swojego narożnika, z tego bloku R na R, który jest kwadratowy. Reszta już nie jest kwadratowa. Czyli tu jest pewne otoczenie zer, pewna liczba kolumn, pewna liczba wierszy, które tworzą to, no, ten dodatek konieczny, żeby pojawiła się ta macierz. I w ten sposób mamy w ten sposób tak zwane ogólną postać rozkładu SVD. Czyli w odróżnieniu od tego, z którym mamy do czynienia tutaj, to ta macierz A oczywiście nie ulega zmianie, jest taka jak była. Może ja ją trochę za wysoką narysowałem. Czyli jest macierzą M na N. Natomiast ta macierz jest już macierzą N na N. Kwadratową. To była macierz zredukowana, a to jest macierz niezredukowana. I to jest równe teraz macierzy U, która jest też kwadratowa, M na M. I to była zredukowana, a ta nie jest zredukowana. Tylko, że w tej chwili już, żeby uzyskać rozmiar M na N tej macierzy, tej wyjściowej macierzy, no to ja muszę mieć też macierz tutaj M na N. I tylko ta jej mała część tutaj, to jest ta macierz zredukowana, R na R. A ogólnie to ona jest macierzą M na N. M wierszy, M na N. Tu tkwił błąd. Tak, i to jest macierz pełna i to jest też macierz pełna. Jej zredukowana część jest tu w tym górnym narożniku. No i teraz, jeżeli Państwo sobie przypomną, że w tej chwili już nie musimy nic kombinować, bo zarówno U razy U transponowane, jak i V razy V transponowane to są macierze jednostkowe, czyli możemy pomnożyć przez macierz jednostkową, uzyskujemy tę postać i teraz widać, że U jest po lewej stronie, a B jest po prawej stronie i dlatego właśnie wektory U nazywają się lewymi wektorami szczególnymi, a wektory V prawymi wektorami szczególnymi. No i sam rozkład na składowe pierwszego rzędu jest taki sam w tym przypadku ogólnym, w przypadku zapisu ogólnego, jak i w przypadku zapisu szczególnego. Czy do tej części są jakieś pytania? To jeszcze raz to jest powtórzone w formie twierdzenia. Czyli mamy macierz sigma, która ma tą część R na R i rozszerzona jest o M minus R wierszy i o N minus R kolumn. Wartości szczególne są ustawione w kierunku malejącym. I to jest nasze SVD. Zauważyliśmy, że można to wykorzystać do kompresji obrazów, ale inna możliwość wykorzystania SVD, zresztą SVD to jest taka, powiedziałbym, operacja najważniejsza z tych, które żeśmy do tej pory w algebrze rozpoznawali. Najważniejsza operacja ze wszystkich to jest SVD. Można wykorzystać na przykład do separowania sygnałów akustycznych. Wyobraźmy sobie ten wykład. I to, że mamy kilka mikrofonów, to panowie mają w sumie sporo tych mikrofonów, bo każdy aparat ma mikrofon, czyli trzy, jeszcze jest tutaj rejestrator,
wielościeżkowy tych mikrofonów jest multum. Ale wyobraźmy sobie, że mamy trzy mikrofony. Jeden, dwa, trzy. I że próbkujemy sygnał dźwiękowy i w każdej kolejnej chwili czasu pojawia się dodatkowa kolumna w naszej macierzy A w chwili próbkowania, w każdej chwili próbkowania, która składa się z sygnałów wszystkich mikrofonów. I niestety każdy mikrofon zbiera nie tylko mój głos, o co by chodziło, ale Państwa głosy, które się nazywają po angielsku fachowo speech bubble, czyli paplanina po polsku, czyli szum, czy noise ogólnie o charakterze ludzkiej mowy. I są tutaj takie dodatkowe urządzenia jak wentylatory, wentylacja. Wentylator ma też ten rzutnik, czyli taki szum szerokopasmowy, szum wentylatora. I nam by chodziło o to, żeby można było rozseparować te mieszaniny sygnałów na mój głos, na ten szum wentylatora i na Państwa paplaninę, co najmniej na te trzy składowe. Żeby potem w gotowym materiale filmowym był czysty mój głos, albo w miarę czysty. Jeżeli by te trzy mikrofony mieszały tak sygnały, żeby ta macierz mieszająca miała charakter macierzy ortogonalnej, to jesteśmy, to SVD rozwiązuje nam problem. Wystarczy poszukać tej macierzy W, oczywiście nie całej dla swojego wykładu, tylko kawałkami. I ona będzie zawierała oczyszczone sygnały. W którym wierszu będę ja, to nie wiadomo, może nie w pierwszym, może w trzecim, ale w którymś powinienem być ja. To łatwo się zorientować, w którym. Jeżeli mnie będzie przypisana największa wartość własna, szczególna, największa wartość szczególna, to się znajdę w pierwszym wierszu. Jeśli natomiast macierz mieszająca nie jest ortogonalna, to SVD nie daje idealnych wyników, tylko przybliżone. I do rozseparowania sygnałów w takiej sytuacji potrzebna jest znacznie mądrzejsza metoda, jeszcze mądrzejsza niż SVD, bo SVD jest bardzo mądra, a to jest jeszcze mądrzejsza potrzebna, która się nazywa Independent Component Analysis, ICA. I jest taki człowiek, Andrzej Cichocki się nazywa, Polak, ale od wielu lat pracuje w Japonii w instytucie zajmującym się mózgiem ludzkim, Riken Institute, tak się nazywa ta instytucja, kieruje tam zresztą tą instytucją, po profesorze Amari, mój w sumie dobry kolega, wielokrotnie żeśmy się spotykali, który na tej procedurze ICA zrobił wielką karierę światową. Także warto pamiętać. ICA, Andrzej Cichocki. Ale zapłacił za to bardzo wysoką cenę, problemu z rodziną. Musiał sobie kolor włosów przefarbować na czarno, tak jak Japończycy i tak dalej. No, ma to swoją cenę. Tak, teraz speech bubble, poziom speech bubble się wyraźnie podniósł. W tym momencie. Będzie trzeba go lepiej rozseparować. Dobrze. Teraz, jeżeli sobie przypomnimy macierze dodatnio określone i ten problem, o którym mówiłem wcześniej, z kierunkami głównymi, to się okazuje, że ten rozkład na wartości własne macierzy dodatnio określonej to jest nic innego jak rozkład SVD. Te dwa rozkłady to jest jedno i to samo. Obie macierze to jest jedna i ta sama macierz. I wartości szczególne to są wartości własne macierzy dodatnio określonej. Czyli dla macierzy dodatnio określonych SVD to jest ta sama diagonalizacja, co diagonalizacja za pomocą wartości własnych. Ale tak, to jest bardzo szczególny przypadek. Bardzo szczególny. Tak w ogólności nie jest. Tak w ogólności nie jest. Natomiast możemy się posłużyć w każdym przypadku odpowiednio spreparowanymi macierzami dodatnio określonymi, czy dodatnio półokreślonymi, semi-definite. Mianowicie możemy wyprodukować
macierz A transponowane razy A, bądź też macierz A razy A transponowane. Zacznijmy od tego przypadku A transponowane razy A. Wpisujemy nasze SVD, okazuje się, że zaczynają tutaj sąsiadować ze sobą macierze ortogonalne, to jest macierz jednostkowa, to zaczynają teraz sąsiadować macierze z wartościami własnymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tutaj tę postać zredukowaną, no to to jest po prostu macierz tutaj diagonalna i kwadraty wartości własnych się pojawiają, czyli rozkład na wartości własne macierzy A transponowane razy A. Zatem, jeżeli chcemy znaleźć wartości szczególne macierzy A, to obliczamy sobie macierz A transponowane razy A, obliczamy jej wartości własne i to są kwadraty naszych wartości szczególnych. Wartości własne macierzy dodatnio określonej są nieujemne, czyli zawsze można te kwadraty, zawsze można to traktować jako kwadraty jakichś wartości rzeczywistych i w ten sposób mamy problem rozwiązany. Ale możemy też zrobić w drugą stronę. Obliczyć macierz A razy A transponowane. Wtedy zaczynają tu sąsiadować ze sobą macierze V. Sigma nadal sąsiadują i pojawia się analogiczny problem z macierzami U. Nawiasem mówiąc, to jest też odpowiedź na to, jak znaleźć wektory szczególne. Tak lub tak. Raz znajdujemy jako wektory własne wektory V, a raz, czyli te prawe szczególne, a raz wektory U, czyli te lewe szczególne. I w obu przypadkach otrzymamy te same wartości własne, które po spierdwiastkowaniu dadzą nam wartości szczególne naszej macierzy. Co warto bardziej zrobić? Czy obliczać A transponowane razy A, czy A razy A transponowane? Jak Państwo sądzą? To zależy od proporcji macierzy A. Czy jest taka bardziej pękata, czyli ma mniej wierszy niż kolumn, czy bardziej wysmukła, czyli ma więcej wierszy niż kolumn. Jeżeli jest, powiedzmy, bardziej wysmukła, ma więcej wierszy niż kolumn, to co warto obliczyć? A transponowane razy A, czy A razy A transponowane? Tak, A transponowane razy A, bo wtedy powstaje mała macierz. Czyli jedna z nich jest duża, druga mała. Jeżeli macierz A ma takie wyraźnie różne proporcje, jeśli chodzi o rozmiar poziomy i pionowy. Czyli wybieramy tę macierz, która jest mniejsza. Następnie rozwiązujemy problem wartości własnych. Następnie obliczamy pierwiastki z tych wartości własnych. Następnie wyznaczamy wektory własne, które są naszymi wektorami szczególnymi. W naszym przypadku, jak obliczyliśmy A transponowane razy A, no to to są prawe wektory szczególne. I następnie moglibyśmy robić to w drugą stronę, tylko po co? Tylko po co, jeżeli pamiętamy początek dzisiejszego wykładu i to, że sigma razy U to jest A razy V. Czyli jeżeli mamy wektory V, to mnożymy sobie po prostu je przez macierz A i otrzymujemy sigma razy U, a ponieważ sigma znamy, to dzielimy przez sigma i mamy też wektory U. Nie potrzeba już tego drugiego iloczynu liczyć. Czyli wystarczy wybrać ten mniejszy, na przykład właśnie A transponowane razy A, żeby już wszystko wyliczyć. Ważna informacja na egzamin, tak? Żeby nie zakopać się i niepotrzebnie nie zająć się za dużą macierzą. Można na zadanie, tak powiem, przeznaczyć 10 minut, a można niestety 60 minut, jeżeli się macierz weźmie za dużą, bo ta liczba obliczeń rośnie z kwadratem rozmiaru problemu. Macierz jest kwadratowa, jedna i druga. Jedna może być 3 na 3, a druga może być niestety 13 na 13 na przykład. Pechowa. I analizować macierz 13 na 13 to jest już kłopot na egzaminie. Czyli to jest taki jeszcze dowód tego, że tak można zrobić, licząc te pozostałe wektory. To sobie pominiemy i przykład. Mamy macierz 1, 2, 0, 2, 0, 2. Można by ją włączyć do MATLABA, napisać SVD i za chwilę byśmy mieli wynik, ale te wyniki są też tutaj wypisane po kolei.
na tych kolejnych przejrzeczach. Więc wyliczamy w naszym przypadku A razy A transponowane, dlatego że ta macierz nie jest wysmukła, tylko jest pękata, więc lepiej obliczyć A razy A transponowane. Mamy macierz 2 na 2. Gdybyśmy zrobili odwrotnie, mielibyśmy macierz 3 na 3. Macierz 2 na 2. Wyznaczamy wielomian charakterystyczny, równanie charakterystyczne. Obliczamy wartości własne 9, 4, czyli odpowiednio sigma 1 to jest 3, sigma 2 to jest 2. Zawsze ustawiamy w malejącej kolejności, tak? W kolejności malejącej. Następnie wyznaczamy oba wektory własne. Więc podstawiamy pierwszą wartość własną do równania, wyznaczamy pierwszy wektor własny, podstawiamy drugą wartość własną, szczególną, a właściwie to można powiedzieć, że własną, bo na razie jeszcze problem własny. Własną i wyznaczamy dwa wektory własne. Te wektory musimy znormalizować do długości jednostkowej, więc trzeba wyliczyć ich długość. 1 do kwadratu plus 2 do kwadratu to jest 1 plus 4, to niestety 5, pierwiastek z 5 to jest długość, no więc trzeba przez 1 przez pierwiastek z 5 podzielić. Jak wiemy, to jest taka kara za to, że chcemy ortonormalizować. To otrzymujemy w karze za to pierwiastki, ale to są pierwiastki dla człowieka, to jest kara dla człowieka, nie dla komputera, bo dla komputera to jest mu wszystko jedno, jakie on tam ma liczby, poradzi sobie ze wszystkim. No i jeżeli mamy te wektory własne, tym razem lewe, bo u1 i u2, no to wyliczamy sobie wektory prawe, w1 i w2 z tych równań, o których mówiłem. I wychodzą nam wyniki. Dwa wektory. I na tym się kończy zredukowana postać SVD. W ten sposób uzyskaliśmy już wszystkie macierze, o które nam chodzi. Postać zredukowana jest gotowa. Czyli mamy macierz U, 2 na 2, mamy macierz sigma, 2 na 2, diagonalna i mamy macierz W, która jest macierzą 3 na 2. I to wszystko możemy tu napisać, że nasza macierz to jest nasza macierz 2 na 2, U razy macierz 2 na 2 sigma, razy macierz 2 na 3, transponowana W, W transponowana. To jest zredukowana postać SVD. Na egzaminie troszkę liczenia jest, także trzeba przynieść kalkulatory. Jeżeli się pojawi takie zadanie, może się nie pojawi, może się pojawi, nie wiadomo. A teraz chcemy otrzymać całą postać, niezredukowaną. Jedyne, czego nam brakuje, to jednej kolumny macierzy W, bo macierz U jest już kwadratowa, 2 na 2, tam nie trzeba nic robić. I musimy rozwiązać równanie. Musimy pamiętać, że ten wektor to ma należeć do przestrzeni zerowej naszej macierzy. Przestrzeni zerowej. Czyli musimy rozwiązać równanie A razy V3 równa się 0. Jak to zrobimy, to otrzymujemy wektor. Musimy go oczywiście znormalizować, żeby miał długość jednostkową. Stąd tutaj 1 trzecia, bo tu mamy 2, 1, 2 to jest 4 plus 4 plus... To jest 8 plus 1, to jest 9, pierwiastek z 9, 3, czyli ma długość 3, czyli przez 1 trzecią musimy. Uzupełniamy kolumnę macierzy W, która tutaj pojawia się jako wiersz, ostatni wiersz w jej wersji transponowanej i mamy pełną SVD. Czyli macierz 2 na 3 to jest macierz 2 na 2 razy macierz 2 na 3 niestety. Przestała być ta macierz kwadratowa, ta macierz sigma. Niestety tutaj pojawiła się kolumna zer. Mogą się pojawiać kolumny zer i wiersze zer. A to jądro kwadratowe zredukowane zostaje w tym górnym narożniku. Tutaj. Razy macierz 3 na 3 już teraz. Macierz kwadratowa, ortogonalna. Macierz U to jest macierz ortogonalna, macierz W czy W transponowane to jest macierz ortogonalna i ta niestety nie jest już macierzą kwadratową diagonalną, tylko taką zepsutą macierzą pseudodiagonalną. No ale coś za coś. Jeżeli chcemy, żeby te macierze były diagonalne, żeby te macierze dwie były ortogonalne, to psujemy macierz wartości szczególnych, która przestaje być diagonalna.
I teraz zajmiemy się jeszcze jednym bardzo ważnym zastosowaniem SVD. To jest algorytm HITS, HITS, Hyperlink Induced Topic Search, który tak na dobrą sprawę to jest chronionym algorytmem. On nie jest do końca publikowany. To jest własność firmy Google i służy do odszukiwania stron internetowych. Jak wpisujemy jakieś hasło, to nam się pojawiają strony internetowe, które potencjalnie zawierają to hasło. I to bardzo szybko działa i to działa na miliardach serwerów, które są zainstalowane w świecie. Jak działa ten algorytm? Otóż oparty jest na pewnej macierzy. Na macierzy, którą możemy nazwać macierzą linkowania stron wzajemnie między sobą. To jest algorytm oparty na linkach. Otóż ta macierz zawiera w wierszach, K tym wierszu, zawiera element AK i w L tej kolumnie AKL. I teraz te elementy tej macierzy są równe 1 lub 0. Tylko takie dwie możliwości są do dyspozycji. 1 lub 0. Rozpatrywaliśmy taką macierz incydencji w przypadku grafów zorientowanych, gdzie było 1, 0 i minus 1. Tu natomiast jest tylko 1 i 0. Ale jest to macierz powinowata do macierzy incydencji. Więc istnieje element równy 1, jeżeli istnieje link ze strony K tej do strony L tej. Czyli ta macierz ma potencjalnie miliardy wierszy, miliardy kolumn. I algorytm działa następująco. Istnieje kilkaset stron, takich bazowych stron internetowych, z których korzysta firma Google i w których są wypisane słowa kluczowe. I najpierw się te strony, że tak powiem, przeszukuje i sprawdza, jeżeli jest wypisane jakiekolwiek hasło. Do nich dochodzą linki i wychodzą linki. Ale potem się pozostałe strony internetowe dzieli na dwie kategorie. Na tak zwane strony eksperckie, po angielsku authorities, na przykład strony uniwersytetów, czy jakichś firm, które się na czymś znają. I do nich dochodzą linki z wielu stron, bo po prostu tam są istotne informacje na tematy, które nas interesują. I istnieją drugie strony, centralne, między innymi serwery Google, z których wychodzą linki do wielu stron. To nie są strony firm eksperckich, tylko firm, które z kolei się zajmują dystrybucją informacji. Czyli strony, do których dużo linków dochodzi i strony, z których dużo linków wychodzi. Właściwie wszystkie strony mogę traktować jako po części eksperckie, po części centralne. I teraz poszukujemy rankingu jednych i drugich stron, i tych eksperckich, i tych centralnych. Chcemy je ułożyć w jakiś wektor X i wektor Y. I te listy się pojawiają. Jak wyszukujemy jakieś hasło, to z tych dwóch list jest stworzona lista, która się nam pojawia jako wynik wyszukiwania. Na początku X i Y zawierają te wektory po prostu liczby linków. W przypadku stron eksperckich tych linków, które dochodzą do tych stron, a w przypadku stron centralnych tych linków, które wychodzą z tych stron. I to są wektory X i 0 i Y. I to odnosi się do i tej strony, czyli po prostu X z indeksem górnym 0 i Y z indeksem górnym 0. I co teraz robimy? Mianowicie iteracyjnie na podstawie na przykład wektora Y0 pomnożenia przez macierz linkowania, tym razem transponowaną, obliczamy kolejne przybliżenie wektora X. A mając X0 za pomocą macierzy A, tym razem nietransponowanej, bo łatwo się zorientować. Po to tu w kolorach to K i L zrobiłem, żeby się zorientować, kiedy jest potrzebna transponowana, kiedy nietransponowana. Obliczamy kolejne przybliżenie wektora Y. Jeżeli to tak wielokrotnie zrobimy, a macierz A będzie tak znormalizowana, żeby była macierzą Markowa, czyli żeby miała największą wartość własną równą 1, a pozostałe wartości macierz A
A razy A transponowane, czy A transponowane razy A, żeby te macierze to by macierzami Markowa, żeby miały największą wartość własną równą 1, to ten problem się nam będzie stabilizował. I te listy się będą stabilizowały do stanu ustalonego. I tak się to robi, żeby właśnie tak było. Czyli po pewnym czasie pojawiają się takie macierze A transponowane razy A i A razy A transponowane. I jeżeli właśnie zbliżają się do stanu ustalonego ten nasz algorytm iteracyjny, to wektor x w n tej iteracji zbliża się do, co do kierunku, do wektora v1, czyli do prawego, pierwszego wektora macierzy A, szczególnego wektora, bo tam jest ta największa wartość szczególna. Pierwiastek z 1, no to jest 1, prawda? Największa wartość równa 1. I podobnie y zbliża się co do kierunku do wektora u, do pierwszego lewego wektora szczególnego. Pozostałe przestają mieć znaczenie, bo tam są mniejsze wartości szczególne i po podnoszeniu do potęgi one znikają, zostają tylko te jedynki. I tak się to stabilizuje. Stan ustalony w układzie dynamicznym też żeśmy na jednym z wykładów rozpatrywali. No i to jest ten algorytm, a to ten pan, który zbił majątek na tym pomyśle. Pan John Michael Kleinberg, profesor informatyki w Cornell University. Doszliśmy do takich panów, którzy nie umarli jeszcze, prawda? A niebawem do takich jak wy powinniśmy dojść. To na kolejnym wykładzie z algebry może będę cytował jakieś nazwisko z Państwa tu siedzących na tej sali, jeżeli pojawi się jakiś dobry algorytm. I teraz przechodzimy już do tej ostatniej części wykładu, mianowicie do problemu macierzy odwrotnych. Pamiętamy o tak zwanej obustronnej macierzy odwrotnej, czyli tej klasycznej macierzy odwrotnej, dlatego się nazywa obustronna, że zarówno a do minus pierwszej razy a, jak i a razy a do minus pierwszej, czyli zarówno pomnożona po lewej stronie macierzy a, jak i pomnożona po prawej stronie macierzy a, daje nam macierz jednostkową. W tym celu, żeby istniała taka macierz odwrotna, to musi nasza macierz a być kwadratowa, ale nie dość, że kwadratowa, to jeszcze jaka? Nieosobliwa. A to oznacza, że te narośla, które tutaj mogą jej wyrastać w postaci przestrzeni zerowych, muszą być skurczone do samego wektora zerowego. Czyli że te przestrzenie mają wymiar zero. Ich nie ma. Nie rysujemy ich. Czyli że tak naprawdę przestrzeń wierszowa to jest cała przestrzeń wejściowa, przestrzeń kolumnowa to jest cała przestrzeń wyjściowa. I teraz jak to jest w przestrzeni wierszowej, weźmiemy jakiś wektor, zamienimy za pomocą macierzy do przestrzeni kolumnowej, to istnieje macierz odwrotna, która nam z powrotem odzyska ten wektor x. Tak porządnie działa macierz nieosobliwa. Ale niekoniecznie musimy mieć takie szczęście. Możemy mieć taki przypadek, że no tutaj jeszcze jest mowa o tym, prawda, jak rozwiązujemy. Przestrzeń zerowa i lewa zerowa redukują się do wektorów zerowych. No i rozkład SVD. Wszystkie macierze mają wymiar n na n. Ta zredukowana postać jest postacią ogólną. Macierz sigma jest porządną macierzą diagonalną. Macierz sigma, ta rozszerzona tutaj, rozszerzona jest taka sama jak zredukowana, czyli jest macierzą nieosobliwą też, jest wszystko ok. I oczywiście mogę wyliczyć macierz odwrotną w bardzo, bardzo prosty sposób w tym wypadku, a mianowicie, jeżeli moje A równa się U razy sigma razy V transponowane, to ja mogę sobie to trans, to jeżeli ja wezmę coś takiego, V transponowane wezmę, teraz wezmę macierz odwrotną do macierzy sigma, która po prostu składa się na swojej diagonali.
z odwrotnych wartości szczególnych, czyli o ile sigma to jest macierz złożona z sigma 1, sigma 2, sigma n w tym wypadku, bo to jest przypadek kwadratowy i rząd jest maksymalny, to macierz sigma do minus pierwszej to jest po prostu macierz, która ma tu sigmę 1 do minus pierwszej, sigmę 2 do minus pierwszej, no i na końcu sigmę n do minus pierwszej. I na końcu to pomnożę przez u, ale jeszcze niech to będzie też macierz odwrotna, czyli nietransponowana. A tutaj dajmy transponowaną. To teraz z kolei jest rozkład SVD macierzy A do minus pierwszej. I faktycznie, jeżeli ja teraz pomnożę A razy A do minus pierwszej, no, gdzieś tutaj obliczmy A razy A do minus pierwszej, to jest U razy sigma razy B transponowane, to jest macierz A, teraz jest B, razy sigma do minus pierwszej, razy u transponowane i to jest b razy b transponowane, to jest macierz jednostkowa, znika. Sigma razy sigma do minus pierwszej to jest macierz jednostkowa, znika i u razy u transponowane to jest macierz jednostkowa i to znika. I podobnie mogę obliczyć, tu żeśmy obliczyli A razy A do minus pierwszej. Podobnie mogę obliczyć A do minus pierwszej razy A. To z kolei teraz jest, no niestety się to zakryło, V razy sigma do minus pierwszej razy U transponowane, czyli V razy sigma do minus pierwszej razy U transponowane. To jest nasza macierz do minus pierwszej. Razy teraz macierz A to jest U razy sigma razy B transponowane. I tak samo to znika, jest macierzą jednostkową. To znika, jest macierzą jednostkową. I to znika, jest macierzą jednostkową. Czyli faktycznie otrzymuje macierz jednostkową. Bez kłopotu wyliczę macierz odwrotną w takim przypadku. Zresztą znamy też inne metody obliczania macierzy odwrotnej. Jakie pan zna metody obliczania macierzy odwrotnej? Przez wyznacznik. Przez wyznacznik. A inna metoda? Redukcja wierszowa Gaussa-Jordana. Radzę sobie to przypomnieć przed egzaminem, bo przez wyznacznik może pan nie zdążyć, a przez redukcję tak. Tak, to jest macierz odwrotna. Dobrze. No ale nie zawsze musi być taki porządny przypadek. Może się okazać, że macierz A jest wysmukła. Ma więcej wierszy niż kolumn. I M jest większe od N. Ale R jest równe N. Czyli mamy pełen rząd kolumnowy. Mamy pełen rząd kolumnowy. Wtedy równanie A razy X równa się B, jak pamiętamy, może nie mieć w ogóle rozwiązań. Może mieć jedno rozwiązanie. Jeśli teraz pomnożymy to nasze równanie przez macierz A transponowaną, po tej stronie pojawi się wektor A transponowane razy B, to kiedy, na jakim wykładzie mieliśmy do czynienia z tym problemem? Kiedy żeśmy zastosowali taki trik, że zamiast rozwiązywać równanie A razy X równa się B, które mogło nie mieć rozwiązań, rozwiązywaliśmy równanie A transponowane razy A razy B równa się A transponowane razy B. A transponowane razy A razy X równa się A transponowane razy B. Jak omawialiśmy metodę najmniejszych kwadratów i też radzę to sobie przypomnieć. Proszę zwrócić uwagę, że na tych ostatnich wykładach coraz więcej musimy pamiętać rzeczy z poprzednich wykładów, żeby nie wyjść, tak powiem, z synchronizmu. Ale I to ma swoje rozwiązanie. A teraz spróbujmy, jeżeli wiemy, że po tej stronie będzie A transponowane razy A, pomnożyć przez
macierz odwrotną, bo A transponowane razy A to jest macierz, która, jeżeli macierz A ma pełen rząd kolumnowy, to jest jaka macierz? A transponowane razy A. Który wykład się powinien przypomnieć? O macierzach dodatnio określonych. To jest macierz dodatnio określona. A zatem jest nieosobliwa. A zatem ma macierz odwrotną. Czyli mam prawo to wpisać, że istnieje macierz odwrotna do A transponowana razy A. Jeżeli ja to pomnożę przez siebie i przez A jeszcze, prawda? Przez A to otrzymam macierz jednostkową. Czyli po lewej stronie coś pomnożę przez macierz A, dlatego że to równanie zaczyna mieć rozwiązanie, czyli ta macierz A transponowana razy A przestaje być, jest macierzą dodatnio określoną, jest nieosobliwą, ma swoją odwrotną, czyli jeżeli obliczę tą odwrotną, pomnożę, no to mam macierz jednostkową, ale do tego miejsca to ja mnożę przez A lewostronnie i to jest lewostronna macierz odwrotna do macierzy A. A co zrobi macierz lewostronna odwrotna do macierzy A, jak pomnożę w drugą stronę, po prawej stronie? Nie po lewej, tylko po prawej. Jak obliczę A razy A lewostronna do minus pierwszej. Co to jest? Jaki wykład się powinien przypomnieć? Kto wie? Kto zauważył to? Tak? Tak, to jest macierz rzutująca na co? Na co ona rzutuje? Na przestrzeń kolumnową macierzy A. Wektor B, jeżeli równanie nie ma rozwiązań, nie leżał w przestrzeni kolumnowej macierzy A. To ta lewostronna macierz odwrotna potrafi zrobić to, żeby zrzutować ten wektor na przestrzeń kolumnową. I żeby było rozwiązanie, najlepsze z możliwych, takie, gdzie zamiast wektora B stosujemy wektor zrzutowany na przestrzeń kolumnową macierzy A. Stąd to K. Czyli to jest przypadek, kiedy nam tutaj bruździ ta lewa zerowa przestrzeń, lewa przestrzeń zerowa macierzy, ale my potrafimy sobie z tym poradzić, bo jeżeli wektor nie leży w przestrzeni kolumnowej, to my go zrzutujemy. Za pomocą tej przestrzeni, ta przestrzeń będzie to przestrzenią rzutującą, my sobie go zrzutujemy i to nam zapewnia ta lewostronna macierz odwrotna. Zrzutujemy i już w obrębie przestrzeń wierszowa, przestrzeń kolumnowa istnieje jedno konkretne rozwiązanie. Czyli staje się cud. Z równania, które nie ma rozwiązań, nagle pojawia się rozwiązanie. Równanie, które ma jedno konkretne rozwiązanie. I to jest tutaj zapisane. Ja nie będę tego powtórnie czytał, ale do egzaminu warto to sobie przeczytać. I teraz drugi przypadek, pękata macierz. Trzeci to już właściwie jest przypadek, macierz pękata. N większe od M, ale ma pełen rząd wierszowy. I to działa analogicznie. Tym razem mogę pomnożyć przez A transponowane, otrzymuję macierz A razy A transponowane, to jest macierz dodatnio określona. Czyli istnieje odwrotna, A razy A transponowane do minus pierwszej. Jeżeli to prawostronnie pomnożyłem przez macierz A, to mam prawostronną macierz odwrotną, w wyniku jest macierz jednostkowa. Natomiast jeżeli pomnożę lewostronnie tą macierz prawostronną odwrotną, to otrzymuję też macierz rzutującą. Tylko na co w tej chwili rzutuję? Na przestrzeń wierszową, tak jest. Na przestrzeń wierszową macierz. I co to mi daje? Że równanie, które może mieć nieskończenie wiele rozwiązań, otrzymuje rozwiązanie zrzutowane poprzez przestrzeń wierszową na przestrzeń, poprzez przestrzeń zerową na przestrzeń wierszową. Czyli to, co mogło leżeć w tych wielu warstwach, nagle jest zrzutowane na jedną warstwę konkretną, na przestrzeń wierszową i znowu mam jedno rozwiązanie. Jedno zrzutowane rozwiązanie, które odpowiada jednemu konkretnemu wektorowi z przestrzeni kolumnowej, jednemu konkretnemu wyrazowi wolnemu z przestrzeni kolumnowej. Czyli też ta macierz mi ratuje jednoznaczność rozwiązań. Czyli sprowadza rozwiązanie do przestrzeni wierszowej i pomiędzy przestrzenią wierszową i kolumnową, jak widać, wszystko działa. Jednoznacznie. Teraz najgorszy przypadek, to jest jeszcze tutaj
opisane. I najgorszy przypadek to przypadek ogólny, w którym jedyne, co możemy zrobić, to dokonać rozkładu SVD. To zawsze możemy zrobić. Jeżeli dokonamy rozkładu SVD, to zawsze możemy dokonać takiego rozkładu, gdzie tutaj pojawia się macierz z takim krzyżykiem, która zawiera odwrócone wartości własne, ale tylko tam, gdzie one są, reszta to są zera. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja teraz pomnożę A razy A z tym krzyżykiem, to jest tak zwana macierz pseudoodwrotna. Już nie mówimy, czy lewostronna, czy prawostronna, macierz pseudoodwrotna, to pojawi się w tym narożniku iloczyn sigm i sigm do minus pierwszej, czyli iloczyn jedynek. Czyli iloczyn jedynek. Ale tylko w tym tutaj narożniku. I co to znaczy? Co to jest za macierz? Macierz rzutująca na podzbiór bazy. Macierz rzutująca. To jest macierz rzutująca na przestrzeń kolumnową w tym wypadku. Natomiast jak tak obliczę, to będę miał macierz rzutującą na przestrzeń wierszową. I rozkład SVD eliminuje mi i tę narośl, i tę narośl. Ich wpływ. Potrafi zrzutować wektor B na przestrzeń kolumnową i potrafi zrzutować nieskończenie wiele rozwiązań na przestrzeń wierszową. Pojawia się jedno konkretne rozwiązanie. To jest dla automatyka bardzo ważne, bo w automatyce powstaje szereg problemów związanych ze śledzeniem obiektów, ze sterowaniem i można mieć nadmiarowe układy równań, można mieć niejednoznaczne rozwiązania i trzeba umieć znaleźć coś jednego. Jakieś optymalne sterowanie jakiegoś problemu. Tu bym powiedział, że to jest najważniejsze może przeźrocze tego całego cyklu wykładów dla inżynierów, automatyków i robotyków. Że w dowolnie skomplikowanym problemie można zawsze znaleźć jedno najlepsze rozwiązanie. Tym zajmowali się panowie Moore i Penrose i taką macierz tutaj, gdzie są odwrotne wartości do wartości szczególnych, nazywa się tą macierzą taką pseudoodwrotną do macierzy sigma. I cała ta macierz, tak opisana, to jest macierz pseudoodwrotna do macierzy A. Oni, ci panowie, to w różnych okresach doszli do tych wyników. Najpierw przed II wojną światową to doszedł do tego pan Moore. Natomiast po II wojnie światowej, niezależnie od niego doszedł do tego pan Penrose, który, nawiasem mówiąc, jeszcze też nie umarł. I jeszcze w dodatku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Anglik. No więc dochodzimy do nie takich z kolei odległych wyników w algebrze. Jeżeli macierz pseudoodwrotną, jeszcze raz pseudoodwrócimy, to otrzymamy macierz A. A w szczególnych przypadkach, gdy istnieją obustronna macierz odwrotna, lewo czy prawostronna, to oczywiście ta pseudoodwrotna się sprowadza do tych macierzy poprzednio znanych. I co my tu możemy jeszcze powiedzieć, że każda macierz jest odwracalna w obrębie swojej wierszowej i kolumnowej przestrzeni i możemy taką tabelkę napisać na prawie koniec wykładu, na prawie koniec, analizę poszczególnych przypadków. Jeżeli mamy macierz kwadratową i to macierz nieosobliwą, to równanie ma jedno rozwiązanie, a razy x równa się b, równanie a razy x równa się b. I mamy jedną konkretną macierz odwrotną. Jeżeli znamy rozkład SVD, to możemy ją wypisać. Jeżeli mamy pełen kolumnowy rząd macierzy, liniowo niezależne kolumny, to mamy zero lub jedno rozwiązanie i istnieje lewostronna macierz, która nam rzutuje wektor wyrazów wolnych na przestrzeń kolumnową. Jeżeli mamy pełen rząd wierszowy, to istnieje prawostronna macierz,
która rozwiązanie rzutuje na przestrzeń wierszową. No i w ogólnym przypadku istnieje macierz pseudo-odwrotna Moora Penrose'a, którą wyliczamy za pomocą rozkładu SVD, ale w środku istnieje ta macierz pseudo-odwrotna do macierzy związanej z wartościami szczególnymi. I te macierze parami A pseudo-odwrotna razy A rzutuje do przestrzeni wierszowej, A razy A pseudo-odwrotna rzutuje do przestrzeni kolumnowej i w efekcie i wektor wyrazów wolnych i rozwiązanie są zrzutowane, rozwiązanie do przestrzeni wierszowej, wektor wyrazów wolnych do przestrzeni kolumnowej, a tam w tych obu przestrzeniach każda macierz, niezależnie od tych narośli, które ma, zachowuje się porządnie. Jeżeli wezmę wektor z przestrzeni wierszowej, wyliczę sobie, pojawi się wektor w przestrzeni kolumnowej, to istnieje jeden, jedyny tylko wektor w przestrzeni wierszowej, który do tego doprowadził. Czyli jeżeli zrzutuję za pomocą przestrzeni zerowej wszystko do przestrzeni wierszowej i zrzutuję za pomocą lewej przestrzeni zerowej wszystko do przestrzeni kolumnowej, to wówczas każda, nawet najbrzydsza, najmniej porządna macierz zachowa się porządnie, czyli zachowuje się jak przetwornik odwracalny. Jak się za pomocą niej coś zamieniło, to można wrócić, jednoznacznie wrócić do początku. I to jest taka, powiedziałbym, końcowa uwaga na koniec dzisiejszego wykładu. Zaczęliśmy tym obrazkiem, kończymy tym obrazkiem. Na jednym z przyszłych wykładów może zrobimy jeszcze przykład, jak działa taka lewostronna czy prawostronna macierz odwrotna, ale dzisiaj te dwie minuty czasu, które nam zostały, już na to nie pozwalają. Także dziękuję za uwagę i na dzisiaj tyle.